Instytut Prymasa Józefa Glempa poprosił mnie o refleksję na temat nadziei. Nie ma w tym niczego zaskakującego. Żyjemy w czasie, w którym wielu ludzi mówi o tym, że zaczyna im brakować sił do życia, zaczyna im brakować właśnie nadziei. Przyszło mi do głowy wiele znakomitych tekstów filozoficznych i innych, ale ostatecznie sięgnąłem do pism księdza Józefa Tischnera. Pozwólcie Państwo, że przeczytam fragment dosyć znany, ale może wśród naszych słuchaczek i słuchaczy są tacy, którzy go jeszcze nie znają. Skąd się bierze moja nadzieja? Pyta Tischner. Doprawdy nie bardzo wiadomo. Jasne jest, że nie mogę wskazać konkretnej przyczyny nadziei. Nadzieja nie jest jednym z ogniw w łańcuchu przyczynowości sprawczej. Nie mogę powiedzieć, zrób to, a będziesz miał nadzieję. Nie mogę też powiedzieć, że nadzieja bierze się ze mnie. Nie jestem sprawcą mojej nadziei. Franz Rosenzweig powiada, że nadzieja rodzi się w śpiewie. Kto chce odzyskać nadzieję, niech się przyłączy do śpiewu. Nadzieja jak iskra przeskakuje od śpiewającego do śpiewającego. Uczestniczymy w śpiewie, w tańcu, we wspólnej modlitwie. Nasza nadzieja jest taka, jakie jest nasze uczestnictwo. Gdy wypadamy z uczestnictwa, tracimy nadzieję. To bardzo ciekawy tekst, bardzo ciekawa myśl. W zasadzie nie ma w niej odpowiedzi na pytanie, czym jest nadzieja. I prawdę mówiąc, kiedy przejrzelibyśmy wiele innych tekstów księdza Tischnera, trudno by było znaleźć jedną obowiązującą przez wszystkie lata jego twórczości definicję nadziei. Niewątpliwie nadzieja jest jakąś siłą w człowieku. Siłą, która, powiada Tischner, chroni poczucie ludzkiej wartości. Za pomocą nadziei bronimy samych siebie, bronimy sensu naszego istnienia. Ale skąd ona się bierze? Ten fragment, który przeczytałem, wskazuje, że nadzieja nie jest czymś, co możemy sami w sobie zbudować. Nadzieja jest czymś, w czym się uczestniczy. Nadzieja płynie z uczestnictwa. Nadzieja jest pewnym doświadczeniem, które trzeba dzielić z innymi. Żeby się pojawiła iskra, musi być wspólnota i w tej wspólnocie iskra przeskakuje z jednego na drugiego. Kto jest źródłem tej iskry, nie wiadomo. Ale Tischner opisuje sam sposób, w jaki nadzieja między nami się rozprzestrzenia. Opis wydaje się abstrakcyjny, ale kiedy pomyślimy o naszej własnej wspólnocie, naszej polskiej wspólnocie, widzimy, że tak właśnie jest. Są ludzie, którzy sieją między nami nadzieję, pojawiają się, samo ich zjawienie się jest już jakimś znakiem nadziei. Ale są i tacy, którzy sieją bez nadziei. Pojawienie się takiego człowieka sprawia, że innym ludziom opadają ręce, więdną serca. Ludzie tracą ochotę do życia. Coś takiego opisuje Tischner. Możemy być dla siebie ogniem. Możemy zapalać jedni drugich nadzieją. Nie wiedząc nawet, skąd ona płynie. Dla jednych być może z wiary religijnej, dla innych z jakiegoś innego źródła. I jeszcze jedno. Tischner w pewnym momencie używa bardzo ciekawego sformułowania. Już nie w tym tekście, ale w innych tekstach. Sformułowania konflikt nadziei. To bardzo ciekawe. Wielu ludzi opisuje dzisiejszy świat w ten sposób, że używa określeń konflikt cywilizacji, konflikt ideologii. A Tischner mówi konflikt nadziei. Kiedy w ten sposób opisujemy świat, kiedy rzeczywisty konflikt, rzeczywiste sprzeczności opisujemy jako konflikt nadziei, dzieje się coś bardzo ważnego, a powiedziałbym nawet dzieje się coś bardzo chrześcijańskiego. To znaczy, przeciwnik, ideologiczny wróg tak naprawdę przestaje być wrogiem. Staje się kimś, kto tak jak ja poszukuje nadziei. Kto wspólnie ze mną szuka.
nie szuka w tym samym miejscu. Szuka może w bardzo odległych miejscach. Ale wspólne jest to, że szuka. Nadzieja jest tym, co nas łączy. A więc to, czego mogę życzyć Państwu, to właśnie takiego spojrzenia, w którym nagle przestajemy się bać świata w ogóle, różnicy zdań w tym świecie, różnicy poglądów. Przestajemy się, prawdę mówiąc, bać nawet konfliktów, jeśli spojrzymy na nie jako na konflikty nadziei, nieuchronne konflikty nadziei, wtedy przestają być one tak groźne. Życzę Państwu takiego właśnie spojrzenia na nas, na nasz powikłany, skomplikowany, rozdzierany, ale też przez wielu zszywany świat.